Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Resident Evil HD. Tutaj ostatnio sobie zakończyłem, no i tak zrobiłem sobie dłuższą przerwę chyba, nie? 2 tygodnie było, nie? Jakoś tydzień temu chyba nie było odcinka z tego co kojarzę, no bo wiecie, no ciężko mi jest znaleźć właśnie czas. No ale dobra, jest, udało się. Kolejny odcinek, może na sam początek to oczywiście wasze komentarze z poprzedniego odcinka i pozdrowienia. Pozdrawiam Beatę, Becie. Tutaj pozdrawiam Dorotkę oczywiście. After Frag TV również pozdrawiam. Tutaj pisze, że właśnie zaczyna Resident Evil 3. To miło. Ja ci powiem, że ja... no. Przyjdzie na to czas, no. Najpierw jedynka, że tak powiem, remake, potem dwójka i trójka. Taki jest u mnie plan, więc na trójkę też przyjdzie czas i też zagram. Potem tak, tutaj odnośnie wyjaśnień troszeczkę, tak, Krystian Walentowicz. Pozdrawiam również, tutaj adnotacje dał dwie odnośnie roślinki. Roślinę 42 można zabić też bez tworzenia substancji. V-Jolt, która zatruje roślinę w zależności co gracz zrobi. Także też bardzo ciekawe. Myślałem, że to tak trzeba. Że też jest jakiś tam inny sposób, to też fajnie. Aha, w tym miejscu już nie było macek, ponieważ roślina została zniszczona. Tylko teraz nie wiem jaką adnotację, w którym miejscu te, może te macki, tam gdzie ta skrzynia. Krystian, pozdrawiam. Sebastian, zagadkę z tymi bilami. O, to tam oprócz cyfr na tym stole bilardowym były też kolory. Znaczy, no kolory to wiem, ale były różne kształty. O tym oczu. Do tego, kurde, wiecie, nie spojrzałem nawet na to. Aha, czyli tutaj 563 też tobie wyszło. Dzień, świetny odcinek. Wyrwaliśmy chwasta, pokonaliśmy roślinkę, także no. I pozdrawiam do następnego. Dzięki Seba. Joanna jest oczywiście też z nami. W sumie nie wiem, czy dobrze powiedziałam z tym kodem, ale zazwyczaj robiłam według tego, jakoś się udawało. A chyba dobrze. Małymi kroczkami do przodu. O to chodzi. Joanna, pozdrawiam. Również ściskam mocno. I tutaj jeszcze z Adrian. Adrian, tak. Adrian tutaj zlał ze mnie troszeczkę, a nie wiem, dał adnotację odnośnie cyfr, znaczy tych, bil, tak, na tym stole, ja tam powiedziałem, że tam jest nie żółta, a to okazało się pomarańczowa. Nie jestem daltonistą absolutnie, bo musiałem po prostu spojrzeć na nią jakoś tak odruchowo na górze i powiedzieć ten pomarańcz, nie wiem czemu jakoś tak wyszło, ale spokojnie, kolory jeszcze odróżniam. Tutaj jakoś tak śmiesznie wyszło. No, no dobra, ale udało się, to najważniejsze. Aha, i tutaj Adrian też pisze, że tę roślinkę też można było pokonać, czyli tak jak Krystian, bez trucizny, po prostu do niej strzelając. Naprawdę? O, to w ten jeszcze sposób można. Z tego co pamiętam, to Chris nie może zrobić tej trucizny i przy jego scenariuszu musimy je już walczyć bezpośrednio. To też dobrze wiedzieć, bo ja Chrisem też będę grać. Także dzięki Adrian za taką podpowiedź, zapamiętam. Jezus Maria, dobra, będzie wszystko, dajcie jeszcze tylko sobie czas, tutaj walnę, czas, stopę, run i start, dobra. I słuchajcie, no to tak, no to mamy klucz Hamleta, tak, z hełmem, czy z czym tam. No to pozostaje mi tylko wrócić się do miejsc, w których te drzwi, gdzie te możemy użyć tego klucza. Ja kojarzę te miejsca, na pewno to były miejsca w posiadłości, bo tutaj kurde, nie wiem czy wziąć tę roślinkę. Co tutaj jest? O Jezus, ile roślin. Ale nie, to nie, tego nie będę brać. A czekajcie, bo teraz zgłupiałem. Tak wydawało mi się, jakby tu były drzwi. Dobra, wychodzimy. Idziemy zobaczyć co tam. Co tam, jak tam. Mam jeszcze tą korbkę. Wiem, pamiętam, że akumulator jest potrzebny, prawda? To też kojarzę gdzieś jakieś takie mi... Jezus, ale do tej posiadłości to jest jakiś cholerny kawał świata chyba, tak? Już nie pamiętam tego. Widzicie, trochę tego. Trochę grania i już o. This is Brad. Come in, Stars Alpha team. Come in. This is Jill. Brad? Does anybody hear me? I hear you, Brad. Over. Stars Alpha team. Bravo team. Doesn't matter. Respond.
Kurde, nie słyszy nas. Kurde. Jill to Brad. Can you hear me? Brad. Brad. Shit. It's broken. Mhm. Dobra. Tu jest jeszcze czerwona. Czy ja dobrze idę? Gdzie jestem? A, tu. Dobra. No to tutaj powinny być jakieś drzwi. A, brama. No to nic, idziemy, słuchajcie, idziemy. Co ja wspomniałem? Akumulator, tak. Ale powiem wam, że też nie pamiętam za... Co to jest? O kurde! Ja pierdziele. Co to tutaj robi? Przecież ja to wystrzeliłem wszystko w pień. Aha, i tutaj właśnie Joanna pisała wcześniej jeszcze w poprzednich odcinkach, właśnie odnośnie... Ja pierdziu. Odnośnie... Fuj. Odnośnie tego wodospadu, słuchajcie. No to... Naprawdę, aj, widzę. Tutaj gdzieś schodzę, tak? Gdzie to było? Jeszcze tu. Ja pierdziele, to się tak nie da, słuchajcie, ja już jestem ranny. Ale jaja. Że jak ja tutaj przekręcę znowu tę wodę... Ale gdzie to później użyć tej windy znowu? To jest niesamowite, że mnie po prostu... A, poison, aha. Dobra, to na razie chyba zostawiam, nie? Co ja będę tutaj? To one mnie tu zraniły. Mhm. Znaczy zatruły, Jezu. W sumie swoją drogą też ciekawe, jak te poison działa. Czyli po prostu pomalutku jakoś zaczyna mi życie ubywać, tak? Tutaj... O, jest tu, czekajcie, wezmę to, użyję, nie? Tak, wezmę. Szkoda, że nie można od razu zużyć tego. Aha, no. Wiecie, o co chodzi? Czy to... Tu jest ta winda, prawda? Tutaj gdzieś to było. No, no, no. No, ale ja nie mam akumulatora w tej chwili. Tak, to jest to. Mhm. Dobra. To później chyba użyjemy. Tędy zjedziemy i później tam napełnimy. Tak, tak, Joanna to o tym wspominała. Dobra, idziemy na razie tu, gdzie mogę i gdzie... Gdzie kojarzę. Aha, tu jesteś. O, patrzcie. Dobra. No to bierz. Aha, bo tu jest, patrzcie, ten, notatka. To może znowu mi ten zostawi. Use this thing to protect yourself from the bulletproof thing. In chains, I want and fix that piece of crap door to Barry. Aha, czyli Barry mi to zostawił. No, serduszko, no. On nam tutaj trochę... No, ale chciałbym coś zabrać. Nie może zabrać nic. Fajnie, że on nam tak właśnie zostawia tutaj rzeczy. Wezmę tego spraya, szpreja jednego i to. No, zabierzemy, bo to się może, słuchajcie, przydać. Dobra, i teraz tak, ja powinienem pójść którędy? Tu. Bo tam na dole tutaj są schodki obok, nie? Czyli już mam mapę posiadłości, czyli już wszystko widzę. No. Tylko boję się... Że znowu sobie zarąbałem cały... Ja pierdziele! O kuźwa, to idzie już centralnie za mną jest! O fuck! Equip. No, ale to w ogóle nie było nawet szans, gdzie? I doczekałem się hunterów i innego dziadostwa. Dobra, ale jestem fajny na szczęście. Czy tutaj jest...
do zapisu. No jest, tylko że to jest ta jedna strona. Jak ja teraz tu przejdę, to koniec, pozamiatane. It's locked. Dobra, Femblend. A, czyli to nie, tutaj to w ogóle coś innego będzie trzeba. No bo teraz słuchajcie, jak ja tutaj przejdę, to ja już nie wyjdę, ale fajnie by było, dlatego że. Jezu, tu mój pies jest. Jana, możesz troszeczkę tak odsunąć się troszkę. Super. Jak ja teraz przejdę przez te drzwi, no to wiecie o co chodzi. Zostanę, kurde. Ale dobra, chyba tak zrobię. Przejdę tutaj. Dlatego, że podkładam to, co tutaj mam. Bo to są te jednorazówki, nie? Znaczy te jednorazowe drzwi, w jedną stronę tylko. Teraz pytanie, czy tu. Czy ja tu jestem sam? Jezu! Nie jestem sam. Dwa strzały z shotguna, tak? Kurde. Dobra. To wezmę, to zostawię. To jeszcze też zostawię na razie, chociaż kurde, coś czuję, że mi się to przydało. No i dobra. Chociaż wiem, że kiedyś ktoś napisał mi, żeby jednak nie trzymać dwóch broni naraz. Kurde, sześć naboi shotgunowych. To mamy tak naprawdę tylko trzy. Aha, zapiszę od razu. Ile mamy? Raz, dwa. Dobrze mówię, trzy. Jeżeli tak na to patrzeć, nie, że można jednego huntera dwoma strzałami tutaj rozwalić. Mogę, halo? Aha, dobra. No bo jak już tu jestem, to ja sobie to zapiszę, wiecie o co chodzi, że no przecież nie będę teraz znowu tam przez to wszystko przechodził, prawda? Zapominam właśnie o, że jest ten taki Q. No ale są, trzeba przyznać, że są bardzo szybkie. Nie ma tak jakby możliwości, żeby się z tego, żeby jakoś uciec od tego. Tu widzę, że nie ma. Ja pamiętam, że tu był jeden taki, ale to A, tu był, wiecie, tu gdzieś. W podstawowej części gry, to pamiętam. No, ja tutaj jestem. To chodźcie, idziemy prosto. Nie ma tu? Dobra. I tam są drzwi jakieś. Zaraz zobaczymy. To teraz będę po prostu odwiedzać te drzwi, które są na czerwono, nie? Na mapie. Tu chyba było Hamleta. Na pewno. Oczywiście, że tak. Dobra. No to super. To mamy pierwsze drzwi, które użyliśmy właśnie. Jak to wygląda? To jest po prostu pomieszczenie, dość spore. O, jest jakiś posąg, okej. Jezus Maria, i co mam zrobić? A, już chyba wiem, spieprzyłem to. Tak. I to chyba tak. Aha. Chyba chodziło o to, żeby od razu wziąć i przekręcić. Dobra, to jak wejdę jeszcze raz, to się to zresetuje? No, kto to wiedział, nie? Powinno tak być, nie? Bo może przebiec? Nie, wydaje mi się, że posąg pomoże nam po prostu przez to przejść i tyle. Tak, dobra. Resetuje się. To jest lustro chyba przede mną, nie? Spieprzyłem to?
Co tu zrobić, słuchajcie? Bardzo ciekawe. A nie, tu można przejść. Dobra, to tędy. Bo wiecie co, takie miałem zaćmę przez chwileczkę. Czy to nie jest lustro? There is a switch. O Boże. A poczekaj, a ten posąg? Ani go nie wypchnę, ani nic. Jezu, czy switchnąć go, jak myślicie? Dobra, switcham. Będzie co będzie. Jezus Maria. Dobra. Aha. No, no, no. Boże. Zgniecie mnie. Ale chyba wiem, o co chodzi. Po prostu posąg trzeba tam w tamto miejsce dać, tak jak tam jest po prawej stronie. Znowu się to zamyka. Bardzo ciekawe, powiem wam. W sensie... dam tu switcha na przykład. Nie. Czyli to tak spycha od razu. Więc nawet nie ma szans, żebyśmy to... Jak to zrobić, słuchajcie? To jest bardzo ciekawe. Widzicie sami, że... spycha mi to od razu. O Jezus. O, od razu mi to... Jak to zrobić? Strasznie mi się klawisze mylą, więc... No patrzcie, nie dam rady tego schować. Wiecie, o co chodzi? Nie dam... O, dobra. Aha. Czyli wystarczyło na tę podłogę tutaj to dać. Co tutaj jest? Coś fajnego. Aha, to dobra, mamy to. Dobrze, że miałem, słuchajcie, zapis tutaj blisko, to tak nie musiałem za bardzo... A to co to jest? There is a hole. Outfit. You can't see very far into the torch. Go down. A idź! Co? A, to ja wiem, co to jest. Takie coś to ja pamiętam. Co to za książka znowu? Eagle of South, Wolf and North. Okej. Okay. Czy jeszcze tutaj coś jest? Czy ja tę księgę mogę tu dać? Can you out here, try every possible. Nie mógł uwierzyć własnym oczom. Nadzieja. George Trevor. To jest chyba ten George Trevor, czyli ta rodzina Trevorów, tak? Czyli ten, co tutaj właśnie stworzył ten... tą posiadłość, w sensie, no nie właściciel, ale projektant, o, no. Jessica Lisa to była jego żona i córka. George Trevor, czyli dotarliśmy do jego grobu i ja widzę, że tu można zejść na dół. Ja pierdzielę. Dobra, no co, idziemy dalej, nie? Aczkolwiek mówię, mamy jeszcze trochę tam do otwarcia, jeśli chodzi o... Co to może być? Jezus! Jeszcze słyszę. A ile mam w ogóle naboi? 4. Boże... Pies chrapie jak coś.
Jest jakaś mapa, widzę już. A tu? Drzwi, okej. Dobra, weźmy może tą mapę najpierw. Mam nadzieję, że z tego się nie wyklują jakieś małe pajączki. Tak, bierz mapę. Okej. No może być, super, fajnie, cieszę się. A tu? Coś jest, co to jest? Akumulator! Nie, naboje do shotguna. A to też fajnie, dobra, dobra. Inside the coin box, light discarded. Spiders. To zrobimy jeszcze inaczej. Dobra. Nie, bo wiecie co? Lepiej zostawić na te huntry, no nie? Tego shotguna już ewentualnie. Ktoś idzie tu. Pięknie, co? Rozwaliłem mu łeb. Dobra, zabieram to, co naprawdę może się przydać. Jezu, to są te kanały, ja to pamiętam. Z pierwszej części oczywiście. Czy tutaj coś jest? Aha. I tu są drzwi. Czekajcie, tu mam naboje. Magazynek i to jest... Tak, kombajna z tym, dobra. I teraz tak, jak mapę wygląda, jak to wygląda? Aha, czyli mogę tu przejść albo... Albo iść po prostu tutaj tym kanałem. Czy to jest otwarte? Aha, dobra. Zobaczmy, nie? Najpierw tu może. Nie wiem, czy dobry pomysł jest chodzenie z tym moim... Jezu! Pamiętam go! Kurde, ja go tu zostawiłem. Chyba może się uda, co? Udało mi się chyba, nie? Już teraz na pewno nie wstanie. No. Dobra, ja kojarzę gościa. I tutaj trzeba było też gdzieś później właśnie ten akumulator. To tutaj gdzieś było? Dobra, ale to jest jakby odblokowany skrócik, tak? Do tego wszystkiego. Więc chodźcie tutaj, gdzie jeszcze mnie nie było. Tu. A ten to kuźwa jeszcze wstanie. No, ja wiem o tym. Co my tu mamy? Tu jakieś coś... Elevator? I co? Czyli teraz powinno function, tak? Co myślicie? Będzie to teraz chodzić? Kurwa, ten zaraz wstanie. Idę zobaczyć, co tutaj było, bo ja pamiętam właśnie, że w tej kuchni coś było. Nie wiem właśnie, czy czasem nie winda. Tu. O kurde. O, to. To działa teraz? No. Jakby nie mam tutaj możliwości sterować teraz. Aha, czyli to jest tylko takie coś. Dobra. Coś. Jezu! Noż, naprawdę? Miejsce. Roślinki, dobra. Tylko, że wiecie co, no tu by się przydało ewidentnie, żeby tych kolesi dwóch tutaj skasować, bo oni jak mi tu wstaną. Jak wygląda to na mapie? Gdzie ja jestem? Aha, tu jestem. Takie coś. No, no, no. Dobra, no to chodźcie najpierw do tej sali tu. Aha, tutaj dupa Jasia.
jakaś ćma mi tutaj fruwa. Czyli tu chyba się odblokuje do... Aha, tu jeszcze coś mogę przejść. Co to jest? Jezus, ile przejść. To wejdźmy najpierw tu, zobaczę, co to jest. To jest jakieś jedno małe pomieszczonko. Podejrzewam, że wyjdę na głównym holu, tak? To będzie chyba skrócik. O, super. No i tego już nie wezmę. Ja pierdzielę akumulator. Fuck. Gdzie ja mam tu najbliższy teraz, kuźwa, żeby się jakoś przekręcić? A w ogóle pokaż mi to, tą książkę. Czy ona jest w ogóle jakaś do, wiecie, do otwarcia czy coś? Bo wiecie, jak te książki w tych rezydentach, to one się wszystkie tu... No jak ja mam to zrobić? Ale nie chcesz je... No właśnie, otworzyć? A, dobra, mam to. Tylko kuźwa, nie pamiętam, gdzie to było. Słuchajcie, był gdzieś jakiś eagle? Gdzie eagle'a można dać? Ja pierdzielę. Ja mam tu akumulator. Ja mam tu akumulator, ja mam tutaj naboje. I to są tak ważne rzeczy, że ja pierdziumaniu. Pokaż mi to na mapie. Czy jest tu gdzieś najbliższy jakiś zapis? Gdzie tam? Skąd ja ci na... Skąd ja ci tutaj zapis wezmę? Dobra, no co? I to jest... Gdzie ja wyjdę? Bo to jest bardzo ciekawe. Bo to już chyba jest jakiś skrót. To ja sobie to odblokowałem. Tak, dobra. To ja wiem, gdzie to jest. No, no, no. No to czekajcie, przejdę teraz tutaj prosto. I tu powinny być jedne drzwi, które będziemy mogli chyba otworzyć też jeszcze kluczem naszym, co? Czy nie? Te. Nie, nie to. Nie, dobrze mówię. Te. Da radę. No. Ale jeszcze klucza nie wyrzucamy, znaczy się jeszcze gdzieś, jeszcze będzie trzeba gdzieś użyć. Wysty panie. Co to jest? Czemu to idzie za mną? O, aha, czekajcie, bo to... Tam mi coś mruga, mrygło mi tu coś, poczekajcie. Pamiętam taką jedną, coś takie... Security, aaa... Tylko, że ja znowu też nic tutaj nie wezmę, bo... że nie mam miejsca. Kojarzę, słuchajcie, że trzeba było właśnie... zgasić światło i wtedy coś tu się pojawia. Aha, tam. Co to było za security, nie? Tu mogę coś zabrać, ale... chyba nie mogę tak po prostu, wiecie, bardziej coś przesunąć tu. A mogę wejść na to? Widzieliście? Tak jakby można było, jego oczy poszły na oczy byka. Nie mogę na to wejść? Naprawdę? Bo po cholerę to przesuwać jak... O. Jill, a możesz ty na to wejść? Męczę się. Ja to zabiorę. Po co to jest, po co to jest mi potrzebne? Tu jeszcze... A, tu się otworzyło. O, ja pierdzielę. Aha. Czy jeszcze zrobić trzeba tak, żeby... żeby to się otworzyło.
Spieprzyłem chyba to. Ale dziwne, nie? Bo przekręcam, ale nie mogę wejść na to. To są jakieś ewidentnie fajne rzeczy, tylko że no tego nie wezmę, no bo nie mam gdzie. Ja pierdzielę, zaraz mnie szlak trafi tutaj. Z tym po prostu, z tym miejscem do tego, żeby gdzieś tutaj móc cokolwiek. Gdzie tu było, gdzie tu jest najbliżej coś, żeby można było jakiś zapis walnąć? Ze skrzynką, nie? Żebyśmy mogli. Wiecie co, może ja poszukam, nie będę was tutaj już zamęczać. Znaczy ja muszę zabrać te naboje, ten akumulator, no bo to wszystko szkoda. Tu na dole nie było? Pod schodami? O tu. Przecież. Czekajcie. No. Dobra, mamy to. Ale tego dużo. Dobra, czy ja mogę połączyć to z tym? Bo ja tutaj mam troszkę. Mogę, dobra. To zostawiam. Nic, muszę to zostawić, bo ja muszę te rzeczy pozabierać, słuchajcie. Naboje, akumulator. To było tu, nie? To zabieram. A jak zrobić, żeby teraz odblokować tego byka? Co tu można zrobić? Nie rozumiem tego, słuchajcie. Co tutaj, o co tu chodzi w tym? Po co ja te szafki przesuwam? Do czego to? Co to za tymi szafkami można się w jakiś sposób ukryć? Czy co one dają, te szafki? Teraz mogę wejść. Ja pierdzielę, serio? A jak myślicie, czy to nie jest wszystko? Bo tutaj tak wygląda jakby... Nie wiem, jakby on... Switchnąć już nie mogę. Tu się chyba nie otworzy nic, nie? Wygląda jakby... Jakby nic tu nie było. A tu znowu jak to wygląda? A tutaj takie coś... Dobra, nie wiem, mam nadzieję, że nic ważnego tutaj, ewentualnie jakieś tylko naboje albo coś, nie wiem co mam zrobić w tym. To może na razie zostawiam, idę po akumulator i te naboje, które zostawiłem po drodze, bo mam miejsce. Znowu przejdę się do zapisu. Boję się teraz, słuchajcie, że te gugusie tutaj to mi wstaną. To postrzelamy trochę. Idzie? Na razie nie.
Dobra. Są jeszcze inne. No i to jest najważniejsze. Tylko wiecie co? Nie mam za bardzo pomysłu na to i nie kojarzę miejsca, gdzie właśnie można było użyć baterii. Gdzieś tam, gdzie woda chyba, tak? Baterie i wiecie co? I jeszcze ten Eagle. Kurde. Gdzie można igla, gdzie można ten zużyć? To było to. I co brać ze sobą? To najważniejsze, bo mamy trzy rzeczy. Mamy korbkę, mamy akumulator i wiecie o co chodzi. Korbka, akumulator i tego i ten i tego igla. Bądź tu teraz mądry i weź co potrzebne. Gdzie jeszcze nie otworzyłem drzwi? Kojarzę miejsca. Akumulator jest. Dobra, to. Mamy takie? Mamy na pewno. Mamy takie czerwone. Tak. A tu mamy te takie żółte. No, także mamy troszkę tych naboi. No teraz właśnie, słuchajcie, pytanie właśnie, co by tutaj wziąć? Jak myślicie, mam zabrać teraz ten... Gdzie to jest? To i to? No bo co teraz tu zrobić? Tak, zapisuj przecież, kurde. No i jedno miejsce mam. Found inside the last. There is a special way to use it. No właśnie, tylko gdzie by to use it? Dobra, zapis mam. Kluczyk mam jeszcze. Ale nie widzę na mapie, żeby gdzieś było jeszcze coś do... Czekajcie, bo ja chyba źle idę. Nie, dobrze idę. Chciałbym zobaczyć... Tak, tak, tak. Mój piesek się wysiąga, jak słyszycie to. Matko, jaka muza. No bo tutaj to trzeba było jakiś diament, prawda? A jest jeszcze ten nasz... Dobra, nieważne. Bo tam był taki, pamiętacie, taki lew. Ja miałem tylko takiego kryształka czerwonego, a jeszcze niebieski chyba potrzebny jest. Tu jeszcze bym chciał przejść, wejdziemy do tej jadalni i znajdziemy się w tym głównym holu. W sumie to ja nie wiem, po co ja tam idę, ale... Tylko chcę coś zobaczyć. Aha. Tutaj. Czy ten klucz tutaj będzie można użyć? Dobra, chodźcie. Ja wiedziałem, że jeszcze te drugie skrzydło też jeszcze coś jest tam do otwarcia. Pamiętnik. A to? Dobra, something. Znowu można, słuchajcie, poczytać. Dobra.
I co to tylko tyle? No właśnie. Wow. Grubsza sprawa. Tu jestem. Jest tutaj jeszcze coś? Teleskop. Globe. Ribbony raz. Kurde. Dobra, na razie nie. A to widzicie, tutaj też trzeba szafki przetrząsać, a ja tak nie za bardzo przetrząsam te szafki. Powinienem więcej, wiecie, naciskać na te wszystkie różne mebelki, bo nie zawsze się wszystko świeci, nie? Jak chcecie coś... Boże. Co to jest? Dobrze, zostawiłem sobie miejsce. Wygląda jak jakaś pozytywka? Co to może być? Zobaczę. O mój Boże. Następne jakieś boksy. No i to by było na tyle chyba, tak? Więc mogę opuścić to miejsce. Zaraz zobaczę, o co chodzi w tym. Cóż to takiego? Pytanie, czy ja to muszę użyć tam, w tamtym pomieszczeniu. O, tu jest jeszcze taki globus, a tutaj mi nic nie pokazują. A, nic, dobra. Jeszcze są, widzicie, dwa pomieszczenka na czerwono, właściwie jedno, bo jedno tam nie mogę wejść, bo to jest to takie... Ale wiecie, co mnie jeszcze ciekawi? Jak wejdziemy tutaj na ten główny hall... Gdzie mi to mówi, że jest czerwone? Tu czy tam na dole? No bo tu możemy przejść, prawda? Tak. To chyba chodzi... Aha, ja wiem! Ojej. Tutaj, gdzie były te jęki takie. Tu. Czy ja tutaj nie wejdę? To jest to, tak? Tak, to jest to. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że to wszystko. Ja i tak muszę jeszcze znaleźć szybciutko jakieś miejsce zapisu. I ono chyba będzie najbliżej... O mój Boże. No tu jest miejsce zapisu, ale ja nie mam ribbonów, nie? W jadalni, bo w jadalni jest tylko... Jest tylko maszyna do pisania. Nie ma kuźwa nic innego. Tutaj też nie było do otwarcia jakichś drzwi? Wszystko jest tu otwarte? Serio? Nie, tutaj też w ogóle nie ma nic. No. Nic, muszę chyba się wrócić, słuchajcie, tam gdzie byłem wcześniej. Żeby się po prostu zapisać. I tyle. A jeszcze chciałbym po prostu pójść w następnym odcinku koniecznie tu, w to miejsce. No bo to nie, to jest tutaj, gdzie zabieraliśmy tego shotguna takiego dziwnego, ale tutaj też fajnie by było. Aha, bo to się nie otworzy, to jest z tym lwem. To nie, to ja po prostu idę, słuchajcie, akumulator wcisnąć, ale nie wiem też za bardzo, o co chodzi w tym, z tym orzełkiem, jakbyście mi powiedzieli. No, gdzie moglibyśmy ten, co to jest, gdzie to dać? Ja to widzę, może to chodzi o tą fontannę, tam było jakieś coś? Kurde. Aha, dobra, jeszcze to, czekajcie, egzaminujemy jeszcze, co to jest? Aha. A to nie są przyciski jakieś znowu? To jakby trzeba było jakieś... jakąś kulkę?
Nothing useful. Ma tutaj nic ciekawego. Wiecie, o co chodzi? Tu jakby taką kuleczkę trzeba było dać. Round, there is a round. 4 centymetry. Jakiegoś kuźwa tutaj. No. A to nie są przyciski, bo tak było przy jednej, tam było tak, nie? Że były przyciski. A to? Nie. Dobra, chyba że dacie mi jeszcze coś tam znać, ale wydaje mi się, że jak tak na to patrzę, to tak jakby nam jeszcze tutaj czegoś brakowało. Być może się mylę, no nie wiem. No bo... Nie, nie, absolutnie. To co, idziemy ten... Ja muszę gdzieś zapisać przede wszystkim. No i akumulator, nie? No bo co innego zrobimy? Akumulator i... No nie wiem, może po drodze. No bo tutaj jest maszyna do pisania, ale nie mam ribbonów. Skrzyni nie ma. Więc muszę po prostu poszukać teraz jeszcze tylko zapisu i... No wiem, co robić w następnym odcinku. Poszedłbym znowu gdzie indziej, dajcie spokój. Gubię się tutaj w tym rezydencie jak szlak. No, jestem. Także dziękuję wam za dzisiaj. Dajcie znać jak tam, co tam, może coś wiecie więcej. Jakieś dobre rady. Wdrożymy oczywiście w następny odcinek. Pozdrowienia również. No a ja tutaj za bardzo, wiecie, też nie mam możliwości, żeby też rezygnować z jakichś rzeczy, ewentualnie po prostu z jakiejś broni i tyle. Zapis jest, to najważniejsze. Mogę z czystym sumieniem zakończyć odcinek. Nie, myślę, że ładnie poszło dzisiaj. Dużo porobione. Jak ja to mówię? Porobione. O, już teraz to nawet nie muszę tego ten, bo to i tak jak załaduję, to będzie bez tego. Także dziękuję. Dajcie znać, jak tam, co tam, pozdrowienia. Do następnego odcinka, tak? No, trzymajcie się, cześć.